Siemacie, z tej strony Kewojak i witam was bardzo serdecznie w Battlefieldzie 1, w jednej chyba z lepszych gier, jaka ostatnio wyszła. Znaczy ostatnio, to właśnie prawie już ma rok, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Z tego, że jest coś tutaj takiego od pewnego czasu, nie wiem od kiedy i do kiedy, bo jakoś tego świata przez jakiś czas zniknąłem, jest darmowe premium, które pozwala na granie w dodatek w imię cara, co właśnie uczyniłem. Mam dla was gameplay na polskiej mapie, jest to Przełęcz Łupkowska, która znajduje się na granicy Polski i Słowacji, która, jeśli dobrze zapamiętałem, znajduje się pomiędzy Beskidem Niskim a Bieszczadami. Służyła do transportu czegoś tam związanego z wojną do Twierdzy Przemyśl, już nie pamiętam, jest bardzo ważny punkt. Jest to zarazem pierwsza śnieżna mapa, jaką na moim kanale w Battlefield 1 zobaczycie. Jak widać na poniższych miniaturkach, większość z nich to mapy śnieżne. Jest jeszcze taka jedna fajna mapa, która na tym pierwszym obrazku po lewej się znajduje. Jest to... No kurczę, no nie pamiętam, no. Ale grałem na niej, bardzo fajna mapa klimatyczna, też na pewno u mnie na kanale znajdzie. Bardzo łatwo mi jest nagrywać, ponieważ wróciło, bo sobie nie przypominam, żeby jeśli kiedyś to było, ale wiem, że przy okazji dodatku Nie przejdą też to było, możliwość wybrania dodatku, na jakim chce się rozpocząć rozgrywkę. Dowolna mapa, czyli że mapy ze wszystkich dodatków, wszystkie mapy, jakie mam dostępne. Podstawowa, no to wiadomo, mapy z podstawowej wersji gry. Nie przejdą, to ma tylko z dodatku Nie przejdą, a w imię cara dodatki tylko ma z dodatku w imię cara. To Nie przejdą zostało dodane dwie nocne mapki. Jeszcze chciałbym wam pokazać mapę Przełamanie, dopóki tak jeszcze w to w imię cara tak się do końca nie wkomponowaliśmy. Może mi się uda, nie wiem. Tak czy jak mam bardzo ułatwione właśnie przez to zadanie. Moi drodzy, jeszcze typ, jest nowy tryb, który nazywa się Zrzut Zaopatrzenia, ale nim to się zajmiemy w osobnym odcinku, sam już tak do końca się z jego jakby z zasadami nie zapoznałem, więc tutaj też nie chcę wam wprowadzać was w błąd. I też taką jeszcze nowością przede wszystkim jest to, dodano armię rosyjską, a wraz z tym klasa zwiadowcy jest postacią kobiety. A ja bardzo kobiety lubię i przede wszystkim szanuję i wszystkie kobiety pozdrawiam. Znaczy mężczyzn oczywiście też szanuję. Więc, znaczy to jest taka zawsze odmiana. Wiadomo, właśnie kobiety przecież też walczyły i bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę mi się to bardzo podoba. No i cóż. Wynik może nie był mój imponujący, ale aczkolwiek byłem bardzo dobrym graczem drużynowym. W miarę wysokie miejsce w tabeli mi się udało utrzymać. Używam karabinu, używam wsparcia. A to dlatego, że dodatek ten bardzo mi się kojarzy jakoś tak z tym dodatkiem. Jakoś ta Kromka grał na swoim odcinku pokazowym bronią, którą ten dodatek dodaje. Jakoś tak mi się po prostu spodobało i postanowiłem, że jakoś tak będę grał wsparciem. Dzisiaj broń dobra, niestety nazwę zapomniałem. Zresztą zobaczycie, jak kogo się zabije. No to dobrze, skoczmy gadulstwo. Proszę ewentualnie za szumy, jakie mogą występować, ale zaś tego, że mój ten, że jeden mi... Mówiłem wam, jestem o tym mikrofonie, to już tak się rozgrywki, że wężeczkę mi się, jeden mi się, przeniosłem sobie do kompa słuchawki, bo mi się zepsuły Bluetooth. Niestety jakoś tak stało się, że kabel był za długi i troszeczkę go za bardzo pociągnąłem, upadł i mikrofon poszedł do luftu. Potem też i słuchawki. Kupiłem sobie więc drugi, a ten drugi mikrofon niestety nie jest wysokiej jakości, więc wróciłem do tego starego, poczciwego. Ale zauważyłem, że przy okazji kampanii tego problemu nie było, ale sobie ściszyłem też troszeczkę grę, żeby było mnie ewentualnie słychać troszeczkę lepiej. Ale też żeby tej gry też nie zakłócać, bo ta aura w tych produkcjach jest też bardzo dobra. I cóż, chyba przepraszam za to, że tak rozgadałem, zaczynamy mecz. O moi drodzy, idealnie widzimy, że gra się nam dopiero wczytała, więc pełny meczyk na przełęczy Łupkowskiej nam się uda zagrać. Mi się mapa bardzo podoba, w ogóle śnieg w Battlefieldzie 1 to jest coś pięknego, w ogóle po raz pierwszy u mnie na kanale, więc... Dobrze. Więc mamy to przejęte, teraz padałoby... A przez zasieki to się będziemy bawić, tylko spodnie przecież. Ja bym poszedł tędy, chociaż tutaj
Wydaje mi się, że jestem o wiele bardziej na narażony na snajperów, chociaż właśnie wydaje mi się, że na głównej drodze na Kodobinę bardziej. Dobra, nie zajmuj się tym celem na razie. Mogli moja piąta próba nagrywania. Nie, przepraszam, piąty chyba raz. Jak się nie mylę. Bo za pierwszym chyba był taki testowany Urysia Przełęczy Łupkowskiej. Za drugim razem nagrywałem, ale niestety mi się nie zapisało. Za trzecim okazało się, że jednak mój głos nie jest taki dalej do końca dobry z moim nowym mikrofonem. Komu jeszcze nowszy, bo tam te słuchawki podłączyłem do PC-ta i sobie je rozwaliłem. A więc podłączyłem ten stary, więc jak już mówiłem, mogą być troszeczkę szumy. Ale ten mam zadanie wam pokazać bez względu na wszystko, ze tego czy jest Przełęcz Łupkowska. A jeszcze pełne spotkanie nam się uda zagrać, więc to jest coś pięknego. I tutaj moi. Macie amunicję, koledzy, jeżeli byście potrzebowali. Tam chyba ktoś był na tej wzgórzu. No i właśnie snajperzy, to jest rajda snajperów, takie duże mapy. Prośby medyk. Podrzuć mnie, kolego. Przejęliśmy cel, brawo. Nie potrzebuję jeden transportu. No, kolega tutaj mi. O, dziękuję bardzo. Oj, oj, oj! No i zdążę mnie jeszcze uleczyć, no. Szlachetne to było. A nie, tu jest jeszcze jeden. Pójdźmy tym strumyczkiem. To on tak trochę nas rozpędzi może. Oj! Tu właśnie słyszałem go i tak go szukałem. Z tej on tej strony nadbiegnie, niestety nadbieg od tyłu. No niestety zdarza się. Co my tutaj mamy za jakieś granaty? Rosyjski granat. Okej, okay, może bardzo. Znaczy może być. Nie mam nic przeciwko temu. Właśnie już nie ma ilu, bo takie tutaj są granaty. Uff. No nie zginąłem, ale już się wolę w nim nie strzelać, bo wiem jakby to się skończyło. Bo te pukawki są dosyć ciężkie do strzelania. A czy ten taki co jest na początku to jeszcze nie. Ale ten już te inne to powoli tak się zaczynają być cięższe. Więc miałem w odcinku premierowym. Ale jakie to było, to już prawie rok będzie miało. Gdzieś tutaj oni muszą być, w tym obszarze punktu, bo nie mogę przejąć, dobra, bez. Schowałem się za wrakiem samochodu, znaczy przepraszam, samolotu. No nie potrzebowałem ale dzięki. Doceniam! Znaczy oczywiście kobiety jako snajperki, ale to już... Znaczy jako te co strzelają, boże, jako karabiny oczywiście. Ja bardzo kobiety lubię i szanuję przede wszystkim, więc... Więc co jest na tyle, że mężczyzn nie szanuje? Oj, 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 już tutaj na... pierniczają. Ile jest tu się trzeba nabiegać, żeby kogoś znaleźć? O, aż kolegę mi... Nie wiem, czy to był kolega, czy przeciwnik. Ale ktoś tutaj wypadł z samolotu. Podejrzewam, że to nie byłoby przyjemne doświadczenie, gdyby był. Szybko za drzewa, oj, oj, oj. Miałem przyjemność spaść z tej górki jeszcze. No niestety nie o to mi chodziło, to jest rajd dla snajperów. Wkurza mnie wielkość tej mapy, no niestety tak bywa. Przełęcz Łupkowska, jak już mówiłem, polska mapka. Bardzo się z tego cieszę, że wreszcie jakiś taki polski akcent tutaj jest. Na tej skale siedzi, ten mój granacik tam nie doleci, ale przygwożdżonko symboliczne weszło, więc nie ma tutaj powodów, żeby panikować. A kolega chyba tutaj szarze chciał użyć, ale mi coś nie wyszło. No wrak jest znowu nasz, znaczy był nasz, ale powoli nam go zaczęli przejmować. Tu jest ostra bijatyka, strzelanina i w ogóle wszystko. No niestety, to jest to kolorowe skrzynki z amunicją, znaczy tam nie było
było tylko w misjach takich kooperacyjnych i w kampanii, to odnowiają granaty, co tutaj na tym ostatnim jest. Oj, strącił mnie. Dobrze, tutaj kolega, widzę, strzela. Aleś. No to snajper, no i ja pierniczę, no. Jak ja, moi drodzy, nie lubię snajperów. Znaczy, to jest głównie to właśnie, że ruszamy się i strzelamy, a nie wiemy skąd do nas strzelają. To też jest taka rzecz. Po tym mówię właśnie, że no wiadomo, że mógłbym grać snajperem, tylko niezbyt mi się chce. Straciliśmy cel echo. Ale no cóż, dobra, nie zajmujmy się takimi głupimi rzeczami. Punkt C powinien, punkt C jest nasz. Znaczy, przepraszam, nie jest nasz. Kurde, widzicie? No i weź tu już człowieku te, leżą na kamieniach, skubańc. No i pokonał mnie moją bronią, że tak powiem, pokonał mnie moją własną bronią. Kurczę, no słabo mi idzie, to nikogo nie zabiłem. Widzę, co się muszę nabiegać, żeby kogoś znaleźć. I to solidnie się muszę nabiegać. Jedyne co mogę, to amunicję. Już mi się pokręciło, że jestem medykiem, jego się lekarz. Przypomniało, że jestem wsparciukiem, ale i tak mu daję amunicję. Później zobaczyłem go, no. Ale no niestety tak bywa. Ej, no nie przejmujemy się, jak już mówiłem tym. Pilnujemy wraku, bo nam wrak tutaj niemiłosiernie próbują. Mam takie dziwne wrażenie, że jak gram źle, to najczęściej wygrywamy, a jak gram dobrze, to przegrywamy właśnie. Teraz jeszcze nikogo nie zabiłem, a praktycznie ginie cały czas, wygrywamy. Ale był taki mecz, co mi szło dobrze i przegraliśmy to. Znaczy, że zabijałem częściej. Jesteśmy nową frakcją, Rosjanami, więc chyba tylko raz byłem autowęgami, też właśnie na pustyni łupkowskiej. Na pustyni łupkowskiej. Przełęczy, przepraszam. Boże, już mi się. Jak się tutaj ze mną dzieje, chyba niedobrego już. Artyleria na zboczu. Chyba tutaj ktoś. Połóżmy się w tej wodzie. Słyszę kogoś tutaj? Dobrze, ale idziemy dalej. O, jest! Asysta. No nie jestem zachwycony, bo przy mojej sytuacji obecnej to film byłby najlepszym rozwiązaniem. Słyszę koń gdzieś. No się przeodwracać, to się boję, że ktoś mi zaraz wyskoczy, bo tak zawsze jest. Ale już mi nikt nie wyskoczy. No a stamtąd kolega bieg, czyli chyba tam jest czysto. Taki piękny śnieg mi zniszczyli. Takimi granatami gdzieś. No jaś, kurde. Wraku znowu nie mamy. Ale by się upalił o ten punkt. Chyba, że im stolicę pawłowską bym przejął, ale... Straciliśmy cel Foxa. A te granaty wysoko rzuca, ten mój zawsze tak. Znaczy wiem, że to ja nim kieruję, ale... No szkurde! No nie, no na kamieniu, no to... no niestety, tak by to wyglądało. No, sytuacja nie jest za ciekawa. I jeszcze same asysty po drodze zgarniam to w ogóle. Chociaż to świadczy za tym gaczem. No, mam 0,6, ja jestem wysoko w tabeli. No trzeba być chyba mną, żeby tak... Jest! A brawo, widzicie, kobieta mi pogratulowała. Co tak, tak to jako sukces osobisty. Oj, granaciki są. Ja mam kuszę, są, do niej zapominam, kurde. Zapominam o moich luksusach, jak ja tu posiadam. No niestety, nic tutaj nie wskulałem. Winy odrodzenie. Dlatego bym o ten wrak powalczył, bo... Jakoś tutaj nam samo to w sobie ujdzie, ale wraku to... Już parę razy ten punkt był nasz. Jakie tutaj dużo, tak, ich tu ich punkt, to znaczy, że tu jest dużo przeciwników. Więc podejrzewam, że ma sytuacja teraz nie będzie zbyt ciekawa. Ale nie ma tu ich aż tak dużo. Ale ta mapa fajna. Trochę mi... No jest inna, ale... Trochę do pustyni synańskiej taka, bo do którejś ścieżka mapa była taka spore, takich rozmiarów i...
No bo pustynia Sanacka jest chyba jednak troszeczkę większa, coś tak mi się łupkowato zdaje. Wrak jest mój. To był właśnie ten, ale tamten mi podszedł, więc nie mogłem, więc musiałem najpierw tamtego, bo... Skupmy się, nie przejmujmy się tymi zgonami, nie myślmy o nich, jak to nam pójdzie. Bierz amunicję! Proszę bardzo, amunicję. Zobacz, jak ładnie atak przeprowadziłem. Kolega tutaj załatwia. No dobrze. Zaopatrzenie przyszło. Znaczy, jesteś takim, że ja nie zaopatrzę. W ogóle tym nowym cybem zaopatrzenie też się spróbujemy zająć. Tylko jak mówię, nie wiem do kiedy jest to premium. Ale i tak ten dodatek sobie kupię, więc nie widzę jakichś tutaj problemów. Żeby to było jakimś takim większym problemem oczywiście. A to raczej jako takie wstępne demo. Co też, że mogę to spokojnie ponagrywać i bawić się razem z wami. Ale ta woda jest pięknie zielona. Kurde, nie ma co. Nie pogardzili. Jest to słab, zaraz mnie mogą widzieć. Tam na dachu siedzi snajper. Dużo mnie mierzył. A, jesteśmy szko. Ja się widziałem, bo on tutaj leży tak. Sobie niemiłosiernie, ale... Co to za jakiś karabin on miał? Co to w ogóle było? Nie, tam jeszcze, no a 13 minut maksymalnie to potrwa. Podejrzewam, że potrwa mniej, ale bardzo ładnie przejmujemy większość punktów, więc też nie wydaje mi się to jakimś takim większym problemem. Obrzućmy ich granatami, bo... Kurczę, no. Prawie połowy strzelałem i nic. Już strzelałem, już. To jest nasza mina tutaj. Znaczy no mina, to jest czysto prowizoryczna mina. Ale... O! Wspaniale, dzięki! Idealny tekst akurat poszedł. Eś. Dla ciebie! Jezus Maria, razem w ogień, nie! W pobliżu znajduje się zestaw wartownika. Uff. Amunicja, tak! Za nami mamy przewagę. No niestety, samolot przeleciał. No na to już człowiek niestety nie ma wpływu. Już nowe zaopatrzenie mi wpadło. Tutaj nasi widzę, że się troszeczkę przeciwnicy ze Wojtu rozpanoczyli po całej mapie, więc trzeba im utrudnić zadanie. Chociaż to wiadomo, że ja sam nic nie zrobię. Ale można sobie mówić. No to niestety spodnie oszczędzę, chociaż... Znaczy to akurat oszczędzę spodnie? Nie. Teraz buty ucierpiały. Siech mi wpada do butów i... się skończy. Dobra zabawa. No niestety w tym meczu mi niezbyt dobrze idzie, ale były momenty, że mi dobrze szło. Bo ta mapa też taka do łatwych, jak widać, nie należy. Sobie na skałach pod jakąś siedzieć. Jako zabicie chociaż zaliczono. Się panowie studlali z górki. Tam, amunicja! Dzięki.
Masz kolega, bo tak nie wiem, o co ci chodzi w pierwszej chwili. Dopiero jak zobaczę ten symbol na jego głowę, że potrzebuje amunicji, to... Zrozumiałem jego cel bycia w moim towarzystwie. Już o mnie wiedzą najprawdopodobniej. Tego pana mogę wziąć ze sobą. No nie miałem szans, znaczy miałem szansę, ale tak strzelając to ja wolałem już uniknąć kompromitacji. Ale nie, no dobra, mamy tą kuszę, mamy te granaty B i C i A. Nie są na... My mamy 4 punkty. I ty teraz będziemy je mieli. Bo ten czwarty jest właśnie w trakcie... O, już mamy. Jezus, no... Przejęliśmy cel Echo. Cel Rigotti, fabryczny. Mój człowiek. A, już, ale mamy G. G to powinniśmy G tak łatwo nie tracić. Tak samo jak oni A nie powinni tracić. Bo do tego jest całą mapę trzeba przejść. No chyba, że jakoś tak od tyłu się zajdzie i sprytnie się to rozegra. No ale strzelają, już nie dadzą miłości człowiekowi. Straciliśmy cel Delta. Dobra, tego wraka może na razie sobie darujmy. Bo tutaj widzę artyleria na zboczu, że czeka na nas. Więc z pewnością bym ją sobie zajął. Neutralizacja flagi. No nie. No musiał akurat mi tutaj przyjść tutaj, no niestety, snajper. Ale już moi idą tam. I są też tam wrogowie i w ogóle. A ten dzwonek sam może się słyszeć, to nie jest akurat u mnie. Znaczy u mnie, ale nie także. Bo w sąsiednim pokoju telewizora. No już, już granaty dostaje, nie? Już kurde z góry strzelają. No, nie wierzę w to, nie? Cel Bravo przejęty. Czy trudna ta mapa jest do grania, przyznam szczerze. Tak się kryją, że... Właśnie to snajperzy. No co jest to za statystyki, tam wolę nawet nie oglądać tego. Że go przycisku w ogóle nie włączam, to wstyd. Galicyjski szlak. No już gdzieś tam strzelając, ale nawet nie wiem skąd. Granat totalnie na ślepo. No ech. Docisnęli nas do tego śniegu, co tutaj jest. Trzeba się odbić jakoś. Potrzebna pomoc! Daj gandużyno, bo to jest najważniejsze, że to pomaga drużynie. Niekoniecznie strzelając. Oho. No, panowie mi tu chcieli przeszkodzić. Bardzo sprytnie zresztą. I prawie, że udanie, ale no ten pan już tutaj miał swoją przewagę nade mną. Ale moja liczba zabójstw zmniejszyła się o 2. To też można jako sukces potraktować, jest porówno w punktach, już prawie mieliśmy tą, tutaj nam przejmują. Ach, tak zawsze musimy je wywalić gdzieś. No, takie są właśnie uroki tego. Cela przejęty, proszę. Nawzajem, czyżby? Nie, tutaj był pan, który mnie zaskoczył dosyć, ale... nie spodziewałem się go tutaj. No ale no co się dziwić. Ej, bo ona ma F zabój, bo a my im C zajmujemy. Więc można powiedzieć, a też mi, o proszę, jak się przyjemnie zaczęło robić.
że oni są w dosyć niekomfortowej sytuacji, bo punktem, że swojego spawnu stracili. Teraz się trzeba modlić, żebyśmy nie stracili tego. Ale to strzelanie, jakby cię rannym, to jeszcze jest takie trochę smutnawe. No kolega potrzebował, widzę. No nie, znaczy nie aż tak bardzo, ale powiem, że tam jeden magazynek czy dwa mu ubyło. Kurczę, no. Ubył koleżka, już go lekko się nim zajęli. Spróbujmy coś tym po prostu. Co to jest za pukawka w ogóle, nie powiedzcie. Zaraz się okaże, jak ktoś zabije. Albo on mnie zabije. Znaczy mówię o właśnie o takich rzeczach mówię. Jakieś opóźnienie na serwerze jest duże. No i to nie wybierałem. Za pomocą szybkiej gry to zrobiłem. Straciliśmy cel. Jak mówię, ja nie chcę już wychodzić, żeby z jakichś tutaj głupich powodów nie. Nawet że będą lagi takie, że grać się nie będzie dało. No nie, no za dużo ich tutaj było. Gdzieś ja się w sam środek pola walki gdzieś tutaj wbiłem już. Hej, nie było w ogóle tutaj mowy o żadnym takim, żeby to się powiodło. Znaczy, no... Dobra, cel jest już... tak, jak się oddalę w snajperze, to nie masz o czym mówić nawet. Może ja trochę zaroszczę, tymi snajperami w tych wszystkich Call of Duty i Battlefieldach, które są grać? Tak mówię, ja nie jestem... A nie. Nie, na prostu nie wiem, nie? Nie w rzeczywistości to te... Znaczy, no wiem, że to by działało te dwie obie strony, ale nie naprawdę trzeba pocisków na jednego człowieka. No po prostu, no nie wiem ile trzeba, no. Dobrze. Mamy tutaj naszych kolegów. Prosto w samym środek punktu. No nie, no przecież niemożliwe to jest po prostu, nie? O, samolot jest dostępny. Ale nie, ja wolę nie latać. Ja wolę być nielotem i... Kolega tutaj podchodzi pod sedo, to jest ważne. Też w wsparciu. Minąć ten ogień jakoś by trzeba było. No... Chyba, ale się nie poddaję. Nawet gdyby mi szło najgorzej na świecie, to ja się nie poddam. Tutaj... Olejmy to. Olejemy to, teraz idziemy na F, znaczy oddadzimy się na F. A stąd pomyślimy, gdzie pójść. Idziemy sobie te... Wow, faktycznie jakieś opóźnienie tutaj widzę, że są niezłe. Czy się coś tutaj zrobiło? Ja mówię, no niestety serwera nie wybierałem. Tylko za pomocą szybkiej gry. Szybko może mnie zdąży pokonać. O, tutaj widzę, że kolega był chyba mocno obity, bo... Według mnie przypadkiem nie robi. Nie. Aż mi się ta śmieć na początku przypomniała. Tego bagneta. No dobra, uczciwie przynajmniej było, bo też do niego strzelałem. Zostawił tam wpadł, już nie patrzyłem jak są medycy, tylko się odradzam. Bo tak naprawdę zgon w Battlefieldach liczy dopiero od momentu pojawienia się na mapie. Czyli jakby mnie kolega podwiózł, to by mi tego zgonu nie zauważyło. Znaczy nie zaliczyło, no właśnie w tym sensie też mnie nie zauważyło. Cel echo przejęty. Znaczy jest to troszeczkę przeczeczna opcja, ale też tak nie do końca, bo to jest często ginie i ma w drużynie medyków, to przykro. Porówno jest, ale my jechamy, mamy przewagę, bo mamy więcej punktów. A niestety w Battlefieldzie to się liczy najbardziej. No właśnie... No, tutaj nikogo niestety nie zabiłem. Oj, ten pan tutaj chyba był, bo myślałem, że mi plecy robią. I tak się obróciłem, ale słyszałem strzały, już mi się człowiek mówi koniec. Dosyć haniebny. Ale się okazało, że jednak nie.
bo kolega coś tutaj nie mógł mnie trafić. Ale no zdarza się, bo coś mi się zdaje, że to mógł być... że to po raz pierwszy mógł grać. No cóż, zdarza się, zdarza się. Ja się nie śmieję z takich ludzi, bo każdy z nas kiedyś zaczynał i robił różne głupie błędy. Jaka w LoLu, ja kiedy zaczynałem, robiłem takie głupie błędy. Ja po prostu taki mój pierwszy wesel, po prostu tragedia, i którego nie zapomnę, a niestety się nie da. No są takie mecze. No zobaczcie, jestem wysoko w tabeli, pomimo tego, że mi może niezbyt to zabijanie dobrze wychodzi. No i tak, wyżej bym trochę chciał, ale dobra. Jesteśmy na wielce, ja mam potencjał, jeśli chodzi o bycie dobrym graczem. Czasami mi to nawet dobrze wychodziło. Ale no co zrobić. Strzelnicza Pawłowska, wrak jest powoli nasz. Nie wiem, czy się cieszy, czy się ten, bo taki wrak to raczej innego pożytku za bardzo nie ma, oprócz tego, że daje punkty. Oj. Połóż się, przyjacielu, bo coś tu już na... Żywot jest krótki. A, i myślę, że to snajper jaki, bo totalnie człowieka nie zauważyłem. O! Ej, to już nam gdzie tutaj to... Kończmy ten mecz może na wraku. Chyba mamy tylko 2 punkty, to po prostu dominacja totalna. Myślę, że jeszcze mam dominację, muszę pokazać. To jest taki podwód, który troszeczkę mniejszy. Bez pojazdów w tamniejszym obszarze mapy. Takie sztuczne pomieszanie mapy to mi się nie podoba, ale już niech już będzie. Czasami trzeba. Tu jakaś pukawka leży. To jest taka sama jak moja. Zwycięstwo. No także bardzo się cieszę, że w pewnym sensie na pierwszy odcinek, chociaż to nie jest taki do końca pierwszy mój, jaki nagrywałem, ale jest zwycięstwo. Mam nadzieję, że się pomimo mojego wyniku bardzo mecz się wam bardzo spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał Krowi na Instagrama. Wszystkie linki są w opisie. Najlepszy oddział Juliet u przeciwników. I cóż, cześć!